koń są napierdoleni. Kurwa, tak powinien Fortnite wyglądać. Ja pierdolę, Leszek, zajebisty prezencik. Widzicie co dostał? Gołe skiny z Fortnite'a i teraz w łóżku je ma. Leszek, ty to masz kurde farta. Ledwo co oglądam twojego live'a, bo dwa skiny mi po twarzy skaczą, a trzecia łaskocze mnie po diku zony. Dziękuję, Leszek, za 100 bicików. Kurwa, ty to masz dobre życie udane. Gołe skiny z Fortnite Leszka napadły. Ja pierdolę, co jest grane. Słuchaweczki, dwa razy douszne Audiktuski, żebyście patoli nie robili w autobusie i słuchali muzyczki na słuchawkach, nie na głośniczku. No i folia bąbelkowa jeszcze. Ja najbardziej chcę folię. Dobra, wyślę ci. Słyszysz, kurwa? Jak strzela? Ja pierdolę, zajebiście. Jest jeszcze worek do wygrania. Z tego kurwa na łeb założyć. Czyli najpierw wyśmiał moje konkursy, a potem usunął kurwa klipy. Ja pierdolę, kim to trzeba być dnem. Usuwanie klipów z tego, co się powiedziało. Ja pierdolę. To jest taki niski upadek. Wyśmiewał, że kody to pewnie wykorzystywane przez twoich znajomych, a kody na drifty rozdajesz i przy tym próbował twoją mowę udawać. Co kurwa? On udać to się do szpitala powinien, kurwa, psychiatrycznego. Dusza mu mózgu szkodziła. Kodzik był, jak widzieliście, jak można było ustawić taki ten, takie losowanie? No kurwa, nie da się, nie da się. Zadowolony widz wygrał, dodał posta na grupę facebookową. Zajebiście. U niego dalej czekam na dowody konkursów. 10 dowodów miał zebrać w 2 dni. Czekajcie, ile już minęło, kurwa? 4 miesiąc? No ale pousuwał klipy, czyli wie, że znowu pierdoli głupoty. No kurwa, jest mu głupio, no chłop jest... Chłop nie umie opanować swoich emocji, gada jakieś śmieci, no a potem siedzi i usuwa klipy z woda. Jak mówisz, że tego nie ma, no to tak pewnie było. Chcę je. Ja chcę myszkę, dobra. Ale no wiecie, i tak wygrywają przecież moi znajomi, nie? Pan E tak powiedział, także no niestety, wy możecie chcieć. I tak moi znajomi, moi wygrywają te wszystkie nagrody. O kurwa, to co to jest? Ja pierdolę, pajaka Balenciaga. Głośniki, takie wielkie. Ale kurwa, jakiś, nie wiem, rybak jebany. A! Kocham was, widzowie. Leszek, ja mam jeszcze do rozdania 4 pakiety mroczne. Do rozdania mam jeszcze, kurwa, kilka minti i mam jeszcze całą paczkę od Trusta za stream charytatywny. Tam jest 25 nagród. Kurwa, no. Zresztą nie chce mi się tłumaczyć, jak ty z gołe skiny z Fortnite, kurwa, cię ruchają, chłopie. To mi się nawet nie chce wchodzić w dyskusję z tobą. A, jest jedno nagranie, jak se jaja robimy, kurwa, na zawodach. Nas chcieli wyjebać. Ja tutaj płynę. Na szóstce. A tu mój kumpel. Były takie zawody dolnośląskie. Liga Dolnośląska. No i tam jakieś typy nie płynęły nawet, nie? To ja sobie wziąłem kartę i mówię, dobra, to ja sobie płynę za niego. A za 15 minut na drugim basenie, bo tutaj jakby jeszcze bardziej po lewo. To drugi basen, ja tam za 15 minut miałem trening zacząć. No i mi się nudziło i ziomkowi też się nudziło. Ci tam tryhardują, zaraz kurwa drugi basen będą walić. A my sobie pajacujemy. Ci już kurwa wychodzą z basenu. I tu się trenerka spięła, to nie moja trenerka. Zrób z tego aferę, bo to jest debilizm, co oni robią. Zrób z tego aferę, bo to jest debilizm, co oni robią. Tu się już spruła do mnie, spruła się do mnie. A ja tydzień później z nią jechałem na ten. Ja tydzień później jechałem z tą trenerką na zawody, na trójmecz.
trójmecz to było, że Polska, Czechy, Słowacja jakby całą ekipą rywalizowali we wszystkich konkurencjach o puchar, kto wiecie, kto tam będzie najlepszy. I ona tam właśnie była główną trenerką kadry narodowej. Coś tam się spruła, jak nie wygrasz to, a ja tam wiesz, kurwa, luźna guma, pierwsze miejsce na 200 delfinkiem, pamiętam. Także mogła mi ciągnąć. Fajnie, fajnie. Co? Dobra. To miało tak idealnie... No to było idealnie wymierzone. Hitbox to oszukał. Chłopie, świecąca. Myszka jeszcze. Krypton, kurwa, 770. Ponoć zamienia się, kurwa, w Transformersa.